Tak wygląda właśnie sytuacja w Warszawie. Tu pyta PL z protestu rolników. Rolnicy naokoło Sejmu, przed Sejmem, przed Senatem, pod Nowogrodzką. Rolnicy wszędzie, wszędzie protestujący. No może nie jakieś gigantyczne liczby, ale trochę ich jest. Fajnie się tak idzie za tłumem. Tędy wszyscy, tędy! Come on! Na nieszczęście premier akurat teraz uważaj na radiowóz. Premier akurat uważaj na policjanta, pałko. O, tak Ziemek tak ofiarnie nagrywa, że aż czynnie napadł na policjanta. Przepraszam bardzo, tą flagę to tak na ziemi? Nie na ziemi, chwilowo. Uwaga, uwaga, TPLP, uwaga, uwaga, TPLP. No. Państwo, zielony dym, co palą rolnicy. Związek hodowców krów. Tu też troszkę zielonego. Hasła przeciwko kastracji kotów, to jest ciekawe. Po ile takie koszulki? To nie jest na sprzedaż. A punkt taki punkt zorganizowany, tak? Tak. Aha. A jak trzeba udowodnić, że jesteście na liście, żeby dostać taką? Słucham. A jak jestem na liście? Nie. Aha, a sprawdzał pan? Na pewno. Proszę państwa, to już nie 2011. Teraz TVN ma takie wozy transmisyjne, proszę zobaczyć. O, pan będzie ze mną w parze, dobrze. Proszę państwa, siedziba PiS-u, pod którą miała być wylewana gnojówka, jest na tyle szczelnie obstawiona, że raczej się to nie wydarzy. Zapłonęły różowe race. Dzień dobry, my rolnicy, panie. Tak jest, co się będzie działo, czy jakieś atrakcje są przewidziane? O, kaczkę wyszła na morze i goń. Ale jakieś wylewanie gnojówki miało być. A, gnojówki? A to trzeba szambiarkę zamówić, żeby wyciągnąć gnojówkę. Ale nie trzeba zamawiać, bo u nas w Warszawie to mamy wszędzie tą gnojówkę, bo Trzaskowski jest prezydentem i ona się wlewa. Więc w ogóle nie trzeba zabierać swojej. Jest gnojówka na górze i na dole. No. Przenieśliśmy się pod Sejm Rzeczypospolitej, ponieważ tam było trochę tłoczno i wszyscy tu chyba zaraz przyjdą, prawda? Mamy Stasia, rolnika. Tak, dzień dobry, witam, powiat Choszno. Przyszliśmy tutaj, bo żeśmy pomylili manifestację. Przyszliśmy do Michała Kołodziejczyka, ale jesteśmy dzisiaj z Solidarnością. Mam tutaj też hodowcę drobiu, to rozumiem, że indoor to jest pański. Tak. Tak. Dzisiaj jednak taki bardziej outdoor, prawda, nie indoor? Dzisiaj tak. Aby więcej tak nie musielibyśmy marznąć. Aby więcej być nie na outdoorze, tylko w indoor. W indoor, tak. I nadciąga demonstracja Agrounii, która tutaj łączy się pod Sejmem z demonstracją Solidarności. To rolnicy, młodzi rolnicy. Tak, młodzi rolnicy, witamy serdecznie. Was sprowadza, czy będą fajerwerki? Rolniczki nas sprowadzają. Mało jest dziewczyn. No i czekaliśmy, że was spotkamy. Mamy informację, że premier jest na kwarantannie, więc trzeba chyba poczekać 2 tygodnie, żeby do niego przyjść, prawda? Tak, chyba nie, tak. Nie, jak się spotka z Szumowskim, to Szumowski pokazał, że można po jednym dniu wyjść. No ale premier, jak widać, jeżeli jest na kwarantannie, to chyba 2 tygodnie musi przesiedzieć, prawda? Ale teraz wszyscy będą na kwarantannach, jak się okazuje. No niestety tak, ale to czy nie... Znaleźli sobie taki nowy sposób na ucieczkę przed odpowiedzialnością za kraj. Czyli kwarantanna jest ściemą. Tak, oczywiście, tak samo jak cała ta choroba. A pana co tu sprowadza? Witam, na każdej demonstracji pan jest. No to tak jak ty też jesteś na każdej. No teraz można powiedzieć, że zawodowo. No nie, raczej obywatelsko. Czy przekonacie Grodzkiego? Słucham? Czy przekonacie Grodzkiego? A po co? Jego nie trzeba przekonać, trzeba go tak skrócić, żeby był taki malutki. Rozumiem. A jeszcze czy wiecie o tym, że premier jest na kwarantannie? Tak, właśnie się dowiedzieliśmy. Zajebisty wybieg. Brawo premier, brawo kwarantanna. Nie wierzycie? Nie, w kwarantannę premiera wierzymy jak najbardziej. On powinien być na kwarantannie tak mniej więcej od 5 lat. Wiąza pogrzeb polskiego rolnictwa. Tak. Dzień dobry, kłaniamy się. Krowa symbolizuje pogrzeb polskiego rolnictwa. Pogrzeb polskiego rolnictwa i odczłowieczenie ludzi, a uczłowieczenie zwierząt. Chore czasy nastały. Jest, nie. Czy dojdzie do połączenia tych demonstracji? No, idziemy na razie, później. Do Sejmu? Może pan tutaj kierownik tam powie. Co chcecie mu powiedzieć? Powiemy, co powiedzieliśmy po spotkaniu.
Ale chcecie się z nim dogadać jakoś, czy postawić mu ultimatum? My idziemy załatwiać sprawę, idziemy postawić ultimatum, żeby był za odrzuceniem, żeby zrobił wszystko, co może, jeżeli w ogóle cokolwiek może, żeby odrzucić ustawę, która jest szkodliwa dla polskiego społeczeństwa. Jeżeli się zgodzicie, że się zgodzi, czy nie? Dlatego, że jednak tutaj, wiadomo, przeciwnik polityczny Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rządzącej. Tu przeciwników politycznych to tylko rządzący wszędzie widzą, a ja nie widzę. Ja po prostu widzę ludzi, którzy mają stanowiska i chcę, żeby wypełniali swoje obowiązki względem społeczeństwa. I dzisiaj idą przedstawiciele tej prawdziwej opozycji, która jest na ulicy, bo ta opozycja, która jest w Sejmie, to nie jest. Liczycie na to, że Grodzki dołączy do tej opozycji ulicznej? Grodzki ma dzisiaj stanowisko i musi wypełniać nasze polecenia. I to jest dla mnie proste. Racownik został tutaj zdracowany. Poczekaj. Szybkie pytanie, czy mama wie, że będziesz później? Strażnicy kodu. Strażnicy kodu też są. Tu idziemy. Chodźcie. Młody. To jest sytuacja. No dwie race, powiedziałbym, że te fajerwerki bez fajerwerków. Jak widać, dzieje się, pyta PL, jak zwykle w wirze wydarzeń. 6 rano, nie za bardzo widziałem, co jest grane, no a już w tej chwili wiem, o co chodzi. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Odczepiłem się pod czyjąś relację na żywo. Bo mamy sobie się trochę zająć. Internetowe pisowskie w internecie piszą, że tutaj przydało 500 osób. No jest spokojnie po raz 60, prawda? Jest 60 osób, 70 nawet by było, prawda? Gdzie? No tutaj. Spokojnie, z tej Solidarności w sensie, bo po dołączeniu już będzie z 200. Ile? Jeszcze raz? 200 mniej więcej osób. To już nie tak jest mniej więcej, prawda? No. Przepraszam bardzo, pan jest rolnikiem LGBTQ? Słucham? Pan jest rolnikiem LGBTQ? Tak, jestem sternikiem. Kim? Sterownikiem. Sterownikiem? Sterownikiem. W jakiej kapeli pan gra na co dzień? Jeszcze raz. W jakiej kapeli pan gra na co dzień? Nie mogę panu tego zdradzić. A, bo ja szukam perkusisty. Nie da rady, nie zatrudnię się u pana. Ale nie zatrudnić, tylko wie pan, ja panu obiecam karierę i tak dalej, pan ze mną nagra pierwszą płytę, potem się pana pozbędę. Dobrze, dobrze pan mówisz, ale mnie na taki ty pan nie nabierzesz. Dlaczego? Nie chcemy pan sławnie odwiedzić świata, Paryż, Egipt, Radom. Panie kochany, zachowaj tą bajerę pan dla siebie. Ale dlaczego lubię częstować bajerą? Może pan jednak da się jakimiś tam, nie wiem, powiedzmy komplementami przekonać, oszukać, bajerować. Panie kochany, no może spróbujemy. Nie da rady. Trudno, chłop żywemu nie przepuści, dziękujemy. Proszę państwa, ja tu myślałem, że ta demonstracja się tak szybko skończyła, że jest malutka, ale ona jest dzielona na takie segmenty, jak widzicie tutaj. Tok FM na żywo redaguje, z laptopa nasz stream z klawiatury robi. I faktycznie, zobaczcie, ta demonstracja jest po prostu puszczana takimi jakby fragmentami, nawet jest samoobrona. Jeszcze samoobrona nie zginęła, widzimy, że są przedstawiciele samoobrony, skąd? Ale o co chodzi? No to samoobrona jeszcze działa, widzę. No tak, samoobrona działała. My proszę pana, tak? Jeżeli ten protest nie pomoże, to samoobrona dzisiaj, nasze starzy działacie tu, jesteśmy w stanie przywieźć 100 tysięcy, jak Andrzej Leper mówił. I to zrobimy, jeżeli się nie cofną. To zrobimy. Minęły czasy, że gnojówką kogoś oblali. Teraz są ludzie na wsi, są bardziej wykształceni niż w mieście i z kulturą, bo kulturę ludzka, człowiek kulturę wywodzi z łona matki, a nie ze szkoły. O złotówkę żywiec staniał, o złotówkę... Staniał? A to zdrożał? A nie wiem, ja nie piję żywca. A mało tego, ja panu powiem, 25 lat temu kurczaki kosztowały 3,40, a teraz kosztują 2,50. W przeciągu tygodnia staniały o złotówkę. No to chyba, znaczy dla konsumenta to dobrze. Gdzie? Panowie samoobrony faktycznie zaangażowani tak samo mocno, jak to było za czasów świętej pamięci Andrzeja Lepera pierwszego, Andrzeja Lepera jeden. Siema. No, ale ja ci powiem, że faszyzm normalnie. Dlaczego? Policja od 6 lat, pierwszy raz widzę policję
z długimi pałkami w kaskach, podzielone na 7 grup, żeby nie było widać, że duża demonstracja. Trzymają po kilkanaście minut ludzi w kotłach. No nie wiem, widziałem, że takie grupy, nie widziałem tego wcześniej też. Nie wiem, co się dzieje. Wygląda po prostu tak, jakby wróciły czasy Platformy Obywatelskiej. A jeszcze do tego podchodzą do mnie policjanci. Ja robię zdjęcia z daleka i on mi mówi, że jak ja opublikuję te zdjęcia, to mnie pozwie z... Policjant? Tak, no pozwie z cywilnego. Ale przecież można publikować policję w czasie pracy. Podejrzewam, mają, bo formułka była z góry przygotowana, jest to formułka, którą dostali odgórnie. Nie chcą, żeby robić im zdjęcia. Jest po prostu bardzo nieprzyjemnie. Czyli kierowca, który z nami jechał, musiał zgłosić, skąd jedzie, ile osób. No i nie wolno było zabierać ze sobą noży i wideł. Widelcu? Nie wolno było. Wiecie, jeść palcami w takim razie, pałeczkami. Dziękuję bardzo.